dobrze zaprojektowanej kabiny, wzorcowego układu jezdnego i, co najważniejsze, znacznej mocy silnika. Miejsca może być w nich niedużo, byle były szybkie i bezpieczne. Jeżeli umówimy się, że zapominamy o tym, iż auta tego typu kosztują od 2 do 3 razy drożej od modelu podstawowego, to będziemy się mogli skoncentrować na sprawdzeniu, czy Corsa GSI stanowi produkt dorównujący niemałej przecież konkurencji w tej klasie aut. Samochód testowy wyposażono w silnik instalowany, co stanowi raczej rzadki przypadek, jedynie w Corsie GSI. 1598 cm3 z wielopunktowym elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa i 4 zaworami na cylinder daje w efekcie 109 koni przy 6000 obrotów na minutę i według producenta pozwala rozpędzić auto ważące 1020 kg do prędkości 195 km na godzinę. Ano, sprawdźmy, jak to naprawdę się przedstawia. Najpierw, jak zwykle, o nadwoziu. Jak Państwo widzą, auto składa się głównie z okrągłości. Zaokrąglone są przednie lampy, światła tylne, linia dachu, ba, nawet lampy przeciwmgielne mają kształt owalny. Ocenę urody Corsy pozostawiamy Państwu, z pewnością jednak takie kształty prędzej czy później się opatrzą. Corsa mierzy zaledwie 373 cm długości i 161 cm szerokości. Biorąc pod uwagę te wymiary, trzeba pochwalić konstruktorów, że udało się im rozstawić osie na odległość 244 cm. Rezultaty to bardzo mały nawis przed przednimi i za tylnymi kołami. To drugie sprawia, że jazda po mokrej nawierzchni bez chlapaczy stanowi udrękę dla kierowcy. Wycieraczka nie nadąża z oczyszczaniem tylnej szyby. Niewielkie wymiary zewnętrzne niosą z reguły skutek w postaci ciasnego wnętrza. Są tu co prawda chlubne wyjątki, na przykład Seat Ibiza i Fiat Punto, ale Opla to nie dotyczy. Z przodu siedzi się wygodnie, świetne fotele, ten na którym miejsce zajmuje kierowca ma regulację wysokości, dobrze trzymają ciało i pozwalają na dłuższe podróże bez zmęczenia. Z tyłu niestety znacznie gorzej. Jak we wszystkich Corsach trzydrzwiowych i dostać się tam trudno, siedzi się po prostu źle, a wysiąść jeszcze trudniej. Za to wnętrze auta jest ładne i przytulne. Po pierwsze wysokiej jakości materiały obiciowe i po drugie tablica rozdzielcza. Tradycyjne u Opla rozdzielenie radia od wyświetlacza. Złodziej nie ma tu czego szukać, a kierowca ma do dyspozycji również bardzo przydatny w zimie wskaźnik temperatury zewnętrznej. Duże zegarowe wskaźniki z niezbędnym 16-zaworowym aucie obrotomierzem. Skórzana i regulowana kierownica, elektrycznie opuszczane szyby w przednich drzwiach, centralny zamek. Od strony pasażera wygospodarowano miejsce na mały, ale zamykany schowek na podręczne drobiazgi. Jednym słowem, bardzo funkcjonalnie i bardzo ładnie. Bagażnik stanowi, co oczywiste przy tej wielkości samochodu, raczej iluzję tego, co moglibyśmy sobie wyobrazić jako przestrzeń do przewożenia ładunków. Producent podaje tu wielkość 260 litrów, skrupulatny niemiecki ADAC mówi o 210 litrach użytecznej kubatury bagażowej. Można naturalnie rozłożyć tylne siedzenia, powiększając tę kubaturę, ale kto by się tym przejmował w sportowej wersji Corsy? Gorzej, że te same parametry znajdujemy w modelach podstawowych. Pomińmy jednak te mankamenty i jedźmy. Jedynka, dwójka, trójka, pedał do oporu. Charakterystyczny, ale i nie najcichszy dźwięk silnika, co tu ukrywać. Dźwięk jest przyjemny, ale przy prędkości 100 km na godzinę poziom wewnętrznego hałasu ma wartość 71, a przy 160 km aż 79 dB. Spory w tym udział ma, mimo zaokrągleń, niedostatecznie wytłumiony hałas strug powietrza i toczących się kół. Jak Państwo widzą, konkurenci wypadają pod tym względem nieco lepiej. Trzeba przyznać, że częstotliwości docierające do uszu kierowcy najprzyjemniej brzmią jednak w Corsie. Opel szczyci się dużym poziomem bezpieczeństwa biernego i rzeczywiście w badaniu EDAC ryzyko odniesienia poważnych obrażeń oceniono w Corsie na 3 punkty, w Renault Twingo na 3,4 punktu, w naszym Cinquecento na 3,8 punktu. Do standardu należą wzmocnienia drzwi, regulacja wysokości i napinacze pasów oraz strefy kontrolowanego zgniotu z przodu. W sumie nadwozie Corsy zyskuje ocenę pozytywną, acz nie pozbawiono kilku minusów. Należy do nich mniej przestronny niż u konkurentów wnętrze, spory poziom hałasu w czasie jazdy z wyższymi prędkościami, natomiast zalety to poziom wyposażenia i wykończenia kabiny pasażerskiej. W teście porównawczym układu jezdnego przeprowadzonym przez niemiecki Automotor und Sport Corsa przegrała z 2 autami, Seatem Ibizą oraz Renault Clio. Wygrała natomiast Fordem Fiestą i Fiatem Punto. I takie są też nasze wrażenia z jazd. Nie ma się czego specjalnie czepiać, ale i powodu do zachwytu także brak. Długie nierówności Corsa GSI pokonuje jak przystało na auto z zawieszeniem sportowym. Nie ma mowy o kołysaniu czy kiwaniu nadwozia. W zakrętach jest nieźle. Lekka podsterowność, a więc brak obawy, że obróci się dookoła osi przy przekroczeniu granicy bezpieczeństwa. Gorzej na drobnych nierównościach jezdni. Nadwozie wpada w nieprzyjemny dygot, który można uspokoić dopiero mocnym wciśnięciem hamulca. Za
Zawieszenie w połączeniu z niskoprofilowymi oponami jest zdecydowanie twarde i daje kierowcy przyjemne poczucie panowania nad samochodem. Sprzyja też temu wzorowo działający mechanizm wspomagania układu kierowniczego. Manewry na parkingu nie wymagają siły, a w zakrętach wiemy, że to my kierujemy autem. Gorzej z hamulcami, które w miarę rozgrzewania się tracą na skuteczności. 12 metrów różnicy to rezultat, którym trudno się szczycić w aucie typu GSI. Zarówno Ibiza, jak i Clio oraz Fiesta mają tu zdecydowaną przewagę. Dobrze, że Opel wyposaża swój samochód w seryjnie montowany układ ABS, który pozwala na ominięcie przeszkody bez zdejmowania nogi z hamulca. W każdym razie w zimie do każdej Corsy bezwzględnie należy montować opony zimowe. Łączna ocena układu jezdnego testowanego auta jest podobna jak w przypadku wszystkich modeli tej rodziny Opla. W porównaniu z nadwoziem i napędem stanowi on słaby punkt całej konstrukcji, aczkolwiek mieści się w średnim standardzie tej grupy samochodów. Pora przejść do osiągów drogowych. 109 koni umieszczonych pod maską małego auta obiecuje sporo. Co prawda konkurencja w technice wielozaworowej ma często rezultaty znacznie lepsze, ale pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Setkę Corsa GSI osiąga po 9,8 sekundy i pod tym względem wyprzedza Ibizę GTI, lecz tylko o 0,1 sekundy. Clio i Fiesta są mniej żwawe. Ale różnice są po przecinku, a ponadto ten wskaźnik ma znaczenie czysto teoretyczne. Ważniejsze są czasy wyprzedzania w warunkach drogowych. Pod tym względem najbezpieczniejsza okazuje się 105-konna Fiesta, następnie 3-drzwiowa 115-konna Ibiza i dopiero przychodzi miejsce na Corsę. Wszystkie wszakże auta, trzeba to podkreślić, to jak widać takie małe podręczne bolidy. Dla porównania powiedzmy, że Volvo 960 z silnikiem 2,5-litrowym na przejście od 80 do 120 km na godzinę potrzebuje o 5 sekund więcej. Znakomicie w Corsie GSI działa skrzynia biegów. Skok dźwigni jest przyjemnie krótki, a dobór przełożeń sprawia, że 109 koni jest wykorzystywanych znacznie lepiej niż w większości konkurencyjnych pojazdów. I wreszcie sprawa ostatnia, a zarazem jeden z najmocniejszych punktów Corsy – zużycie paliwa. W czasie całego testu auto spaliło nam średnio 8,5 litra bezołowiowej benzyny, przy czym większość jazd odbywała się w mieście. Łączna ocena napędu sportowej Corsy jest bardzo pozytywna, przewyższa ocenę podwozia i dorównuje ocenie karoserii. I na koniec kilka refleksji. Corsa GSI to bez wątpienia auto bardzo atrakcyjne. Jak powiedziałem na wstępie, jego cena nie ma porównania z ceną modelu bazowego, przekracza 0,5 miliarda złotych. W takim samym stopniu niewiele wspólnego z autem GSI ma model sprzedawany w